Dzień dobry Państwu, witam Państwa. Będę kontynuował temat własności, który był zasygnalizowany Państwu podczas naszego ostatniego spotkania. Mówiłem tu o różnicach, jakie mogą... Mówiłem o tym, że prawo własności jest tym najszerszym prawem, które upoważnia każdego właściciela do korzystania rzeczy i do pobierania z niej pożytków. Zaznaczyłem także, że są pewne mniejsze prawa do rzeczy, które wynikają z dzierżawy, wynikają z najmu, wynikają z użyczenia, wynikają też z umowy leasingu operacyjnego bądź leasingu finansowego. Proszę Państwa, chciałbym ten temat jeszcze kontynuować. Otóż tak, trzeba powiedzieć o ochronie, do której w zakończeniu przejdę, ale tu chcę zasygnalizować jedynie, że przepisy kodeksu cywilnego przewidują rygorystyczne środki ochrony własności. I mamy tutaj takie dwie grupy praw, z którymi możemy wystąpić przeciwko temu, kto narusza naszą własność. Mamy tu roszczenie zwane windykacyjnym roszczeniem, które przysługuje właścicielowi rzeczy, którego rzecz została zagarnięta, na przykład ukradziona, i w tym roszczeniu windykacyjnym zwracamy się do sądu o postępowanie z wnioskiem o wydanie nam tej rzeczy, skierowane przeciwko każdemu, w czyim władaniu rzecz się znajduje. Użyczyliśmy sąsiadowi garażu, jeden z przykładów, tak? Sąsiad, który korzystał z tego garażu, mija okres tego użyczenia, nie chce nam tego garażu zwrócić. Wymienił zamki w tym garażu i nie chce tego garażu zwrócić. Zatem przysługuje nam tu roszczenie windykacyjne o wydanie właśnie tego garażu, prawda? Mamy też prawo, tak zwane roszczeniem negatoryjnym, które to roszczenie, to prawo ma miejsce wówczas, gdy czyjeś, czy nasze prawo jest systematycznie naruszane. Ktoś nam zakłóca stale spokój, uniemożliwiając korzystanie właśnie z mieszkania. Ktoś przechodzi przez naszą działkę, przez nasz grunt, nie mając do tego najmniejszych podstaw prawnych. Ktoś korzysta z naszej studni, nie będąc do tego uprawnionym. Czyli narusza naszą własność. Przysługuje nam roszczenie negatoryjne o zaprzestanie tego naruszania. Oczywiście przykładów można by tu podać wiele. Proszę Państwa, w jaki sposób, zadajmy sobie pytanie, stajemy się właścicielami rzeczy? Otóż mamy takie dwa sposoby. Nabycie własności pierwotne i nabycie własności wtórne, pochodne. Albo inaczej, tak można by nazwać. Pierwotne nabycie własności, proszę Państwa, następuje w sposób niezależny od stosunku prawnego innego poprzedniego właściciela i czyichkolwiek uprawnień. Takim podstawowym przykładem jest na przykład nacjonalizacja. Innym reprywatyzacja majątku państwowego. Mamy wywłaszczenie wreszcie osoby na podstawie decyzji sądowej, pozbawienie jej prawa własności z różnych powodów. Innym pierwotnym sposobem jest zasiedzenie, czyli posiadanie rzeczy przez określony czas. Innym sposobem nabycia własności jest znalezienie rzeczy, jest zawłaszczenie rzeczy niczyjej. Jest połączenie rzeczy, jest pomieszanie rzeczy, jest przeistoczenie określonych rzeczy. Czyli to są pierwotne sposoby nabycia własności. I o niektórych Państwu tylko tutaj powiem. Zasiedzenie, proszę Państwa, to reguluje oczywiście, regulują przepisy kodeksu cywilnego, artykuł 172 do artykułu 176. To nabycie własności, zasiedzenie, to nabycie własności w drodze długotrwałego posiadania. W ten sposób nabyć rzecz może tylko posiadacz samoistny. Czyli nie można zasiedzieć rzeczy, będąc jej dzierżawcą, najemcą,
czy biorącym w użyczenie, bo to posiadanie przez nas tej rzeczy w tym przypadku nie ma charakteru samoistnego. My ją posiadamy jako najemca, określa ta umowa, czyli tu się zasiedzieć nie da mieszkania wynajmowanego. Natomiast jeżeli brak jest tytułu prawnego i my tą rzecz używamy przez określony czas, nieruchomość bądź ruchomość, możemy stać się jej właścicielem samoistną. Proszę Państwa, i tak z przepisów kodeksu cywilnego artykuł 176-177 wynika, że możemy zasiedzić nieruchomość, czyli stać się jej właścicielem, jeżeli w dobrej wierze dysponujemy, posiadamy tą rzecz, używamy tą rzecz, pobieramy pożytki z tej rzeczy w dobrej wierze przez okres 20 lat. Co to znaczy dobra wiara? Otóż da się to rozgraniczyć w odniesieniu do konkretnych przypadków. Nie można gdyby takiej definicji posiadania dobrej wiary podać, ale możemy przyjąć z praktyki sądowej, z orzecznictwa sądowego, że dobra wiara w odniesieniu do posiadania rzeczy, do dysponowania rzeczą ma miejsce wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że ta rzecz jest naszą własnością. Tak często bywało w okresie powojennym, gdy nie było właściciela, nie było brata, matki, byli następni spadkobiercy, którzy po ojcu, po matce przejmowali daną nieruchomość, budynek lub grunty, byli następcy, prawda, wnukowie, prawnukowie i byli święcie przekonani, proszę Państwa, że ta rzecz jest własnością ich rodziny. A okazało się, że właścicielem tej rzeczy jest zupełnie kto inny. Czyli w dobrej wierze nieruchomość możemy zasiedzić po 20 latach. W złej wierze, czyli wtedy, kiedy wiemy, że to nie jest nasz budynek, że to nie jest nasza nieruchomość, że to nie jest nasz samochód, nieruchomościach, przepraszam Państwa, powinienem to na wstępie powiedzieć. W złej wierze 30 lat musimy tą rzecz posiadać. Mówię tu, proszę Państwa, o nieruchomościach, czyli o gruntach, o budynkach trwale z gruntami związanych, bądź o lokalach mieszkalnych w takich budynkach, czyli dobra wiara 20 lat, zła wiara 30 lat i możemy stać się właścicielem rzeczy, która nie jest naszą własnością. Jeżeli chodzi o ruchomości, czyli samochód, rower, książka, obraz, prawda, różne inne jeszcze, prawda, rzeczy, to obowiązuje tu zasada 3 lat posiadania. I gdy taka rzecz przechodzi, tak jak podałem ten przykład, z ojca na syna i tak dalej, to te okresy się kumulują, nie zaczynają się od początku, czyli wystarczy, że ojciec miał 3 lata, syn miał 5, wnuk 15 i razem tam nam wyjdzie 20 lat. Proszę Państwa, problem zasiedzenia to tylko tyle na ten temat. Znalezienie rzeczy. Otóż obowiązują to także określone przepisy. Zdarza się znaleźć rzecz, prawda, na ulicy, w pociągu, w lokalu, w różnych innych miejscach. Przede wszystkim znalazca powinien powiadomić właściciela rzeczy, a gdy nie wiemy, kto jest właścicielem znalezionej rzeczy, powinniśmy powiadomić określony organ państwowy. Jest biuro rzeczy znalezionych, prawda, takie, które mieści się u nas w Urzędzie Miasta. Przy czym są tu pewne zasady odmienne do różnych rzeczy. Mianowicie pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy mające pewną wartość naukową czy artystyczną przechodzą na własność państwa, jeżeli nie zostaną odebrane przez osobę uprawnioną w ciągu jednego roku od wezwania jej do odebrania tych rzeczy. A w razie niemożności wezwania, bo nie wiemy, kogo, prawda, wzywać, to w ciągu 2 lat od znalezienia. Jeszcze raz przypominam, pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną przychodzą na własność państwa po określonym okresie. Rok czasu lub 2 lata od znalezienia. Inne rzeczy, nie będące właśnie tymi wymienionymi, przechodzą, proszę Państwa, po upływie tych terminów, stają się własnością znalazcy. Oczywiście obowiązuje to zasada zawiadomienia osoby, bądź zawiadomienia organu, gdy osoby nie można zawiadomić. Musimy ten obowiązek wypełnić. Czyli stajemy się właścicielami takiej rzeczy lub stają się właścicielem określony organ państwowy. Znalazca, taki, który wypełni ten obowiązek zawiadomienia organu państwowego lub zawiadomienia tej osoby, której ta rzecz jest własnością, ma prawo do 10% tak zwanego znaleźnego, 10% wartości tej rzeczy, czyli są to te koszty tego znaleźnego, ponosi osoba, czyli właściciel,
który daną rzecz odebrał, bądź te 10% wypłaca organ państwowy, jeżeli te rzeczy przeszły na jego własność. Nie jest to, proszę Państwa, jakaś dobrowolność, że ktoś się tam był dobry, bo dał mi 10%. Te 10% się Państwu należą za rzeczy znalezione. Proszę Państwa, ta procedura, przy czym muszę to zaznaczyć, nie ma zastosowania do rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w wagonach kolejowych, statkach i innych środkach transportu publicznego. Rzeczy tam znalezione należy oddać zarządzającemu temu, tym środkiem lokomocji, tym lokalem publicznym, urzędowi. Jeżeli te rzeczy w tych lokalach, w tych środkach lokomocji publicznej zostały znalezione, czyli tu nam się te 10% już nie należy, a właściwie bywa często tak, że właściciel rzeczy wypłaca to znaleźne. Tyle o tym pierwotnym sposobie. Na razie następne spotkanie będzie poświęcone kontynuacji tematu własność i prawa związane z własnością. Będę też mówił Państwu o współwłasności łącznej i współwłasności ułamkowej. Dziękuję Państwu.